poprzednim odcinku. A tymczasem... Wynosimy się stąd! Zanim, słuchajcie, przejdziemy dalej, to chciałbym wam wyjaśnić kilka rzeczy, bo cofnąłem się na parking i poszedłem sobie tutaj do kostnicy, gdyż miałem tutaj jeszcze to całe pole czerwone, a nie niebieskie. I okazało się, że tam, gdzie były pochowane te wszystkie trupy, to można było tam znaleźć kolejny klucz z symbolem kier, czy jakoś tak. W każdym razie chodziło o ten różowy rąb. Tutaj zresztą są jeszcze w okolicy strzelnicy drzwi, a nie, jednak karo. Kier to jest te takie serduszko. Także tutaj jeszcze trzeba będzie się wrócić z tym kluczem. Ale słuchajcie, tutaj wiadomo, więzienie, więc sobie to poogarniamy. Poszedłem sam tutaj do pralni, gdyż tu było drugie i zarazem ostatnie miejsce na ten klucz. I oprócz chociażby zwykłego prochu strzelniczego, znalazłem tam kolejny sejf przenośny, w którym była druga część zamienna do tutaj terminalu szafek. Także ja już go tam zaniosłem, aczkolwiek przez tego całego Tyranta nie mogę się skupić i zdążyć z niczym. Także myślę, że zajmiemy się tym dopiero nieco później, ogarnięciem tego wszystkiego. Sala odpraw tutaj też czegoś jeszcze nie ogarnąłem. Reszta rzeczy jest... Tutaj mamy biuro Stars. Z tym też jest całkiem niezła rzecz. Za chwilę wam zresztą pokażę. Biblioteka. No i zamek. Tym się wszystkim pozajmujemy. Aczkolwiek póki co naszym celem jest wieża zegarowa. Ja tutaj Ranta słyszę znowu. No i świetnie, że on już tutaj zdążył przyjść. Że tak fajnie zapisałem. Plus jeszcze zombiaki się tu jakimś cudem przeteleportowały. Idziemy teraz jak najszybciej. Słyszę, że on już wchodzi po schodach. Idziemy do biblioteki i musimy sobie przejść górą. W ogóle patrzcie, jeszcze tutaj w bibliotece o to też chociażby chodziło, że tutaj była amunicja schowana. Teraz jak najszybciej tędy i do wieży zegarowej, czyli tu. Dobra, zombiaczki, dajcie wy mi spokój. Co my tu mamy? Plan naprawy. Miejsce. Posterunek policji, wieża zegarowa po stronie zachodniej. Ze względu na zabytkowy charakter dzwonu do naprawy wzywam specjalistę. Omówimy sprawę na miejscu, ale w międzyczasie podejmę działania zmierzające do zabezpieczenia dzwonu ze względu na ryzyko uszkodzenia mocowania. Okej. Co mamy tutaj? O! Tutaj użyjemy sobie tej zębatki, że tak to sobie nazwę. I mamy schody. Super. A tymczasem przeeksplorujmy sobie jeszcze dalej, bo z tego co widzę, to tutaj też jest kilka rzeczy do ogarnięcia. Tu jeszcze mamy jakieś drzwi. Jesteśmy na 3F teraz. Czy to przypadkiem... Nie no, to jest za duże, ale widzę, że mogę to zabrać z powrotem, więc do czegoś to się na pewno przyda, ale coś czuję, że nie tutaj. Idźmy na górę. Tajrancik tutaj chyba nie wejdzie, nie? Mam nadzieję, bo tutaj przemieszczać się jeszcze w jego obecności to by była katorga. O, mały tryb. Super. O to mi chodzi. W ogóle tutaj właśnie, widzicie, jest ten kluczyk. Mam go. Także od teraz naprawdę eksplorujemy wszystko. Bo chciałbym też tą grę w miarę możliwości, wiecie, wymaksować. Dobra, tutaj używamy tego małego trybu. I działa. Aczkolwiek... Co tam się dzieje?
Tutaj jeszcze... No właśnie. Tutaj jest ten duży. Jest. Mamy to. Hope I don't have to write a report on this. Ja też mam nadzieję. Ale tak czy inaczej schodzimy po schodach na dół i szukać teraz tego pudełka, odpakować je. Bo jest to na 100% druga część elektryczna. Moment, nie tutaj. Choć tu też zaraz sobie pójdę. Chciałbym jeszcze sprawdzić niejedną rzecz. Okej. Teraz oczywiście... Otworzyć to. Jest. Część elektroniczna, nie elektryczna, tak jak ja to chyba powiedziałem jeszcze przed chwilą. Dobra, uzyskane obydwie. I teraz jeszcze wypadałoby chyba zobaczyć, co mamy tu. Bo bez powodu tutaj to miejsce na pewno nie jest. O! Proch strzelniczy, duża ilość. No to pięknie. Póki co nie wytwarzajmy żadnej amunicji, bo jeszcze zobaczymy, z czym można by było to ogarnąć. I teraz... Tak, tutaj już mamy wszystko zrobione. Czyli... Wydaje mi się, że będę już mógł na spokojnie iść stąd. Tylko... Moment, to jest zombiak, czy... Tak, to jest zombiak. No kurde, skąd ja to niby wiedziałem? Dobra, zwiewaj. Jak najszybciej mi stąd. Teraz jeszcze przy okazji na szybkości sprawdzić, czy biblioteka jest... O, jak miło, biblioteka też. Już jest w 100% ogarnięta. Ja stu... Skąd ty się tu wziąłeś, typie? Skąd ty się tu... Nawet nie wiecie, jak irytujące czasami potrafi być to, że trzeba się zmagać tutaj z tym tyrantem. To jest dosłownie tragedia. Och, co to było? Na złość mi chcecie zrobić i mnie ukatrupić już po całości? Weźcie. Nie powiem ludzie, bo... To nie są ludzie. No ale dobra, kurde. Do skrzynki na chwilę. I zastanów się teraz na logikę, co byś mógł zrobić. W ogóle z tą rolką filmu też zacząłem trochę ogarniać, ale to wszystko dosłownie za moment. Nie odpakowałem sobie jeszcze tej części elektronicznej. Chyba jednak połączę to. O właśnie, o właśnie. Pięknie, dziękuję bardzo. Co do tej odznaki, to też wam zaraz pokażę pewien patencik. Jednakże, słuchajcie, bierzemy sobie w sumie to. I teraz na szybkości jeszcze, tak, oglądamy to. Patrzcie, to jest USB. To jest USB. To sobie jeszcze raz odpakować szybko. Genialnie. I z tą rolką filmu potem. W każdym razie teraz zapisać. Mam tutaj, podwoiłem sobie slocik. I teraz zmierzamy oczywiście na parking, czyli tędy idziemy. Już naprawdę nie wiem, gdzie się co czai na mnie. Mam nadzieję, że tu będzie w miarę spokojnie. Wiem, że jeszcze zmaganie z pieskami będzie nas czekać, ale z tym powinno jakoś pójść, bo mój stan jest teraz dobry, więc... Nie. Zostawcie mnie. Zostawcie mnie. O, boju. Jest! Dobra. No chyba sobie jaja robisz, debilu. Jaja sobie chyba robisz, że mnie jeszcze dosięgnąłeś. Przed tymi zombiakami się czasami nie da uciec. To jest ta delikatna oporność w sterowaniu, którą podałbym tu jako minus. Zdecydowanie. Dobra, zostaw mnie.
Zostaw mnie, bo długa droga do przebycia mi tutaj nie została. Także zostaw mnie. Daj w cholerę. Zostaw mnie. Zostaw mnie. A będzie dobrze. Jest dobrze. Także teraz tędy. Czym prędzej. Czym prędzej. Dobra. I teraz jedyne co mi pozostało, to tutaj dać tą część elektroniczną. No i dobra, słuchajcie, tutaj co mogę konkretnie zrobić? O, no nieźle to wygląda. Tak by było bez sensu. Dobra, to poszło nawet łatwo, dosyć szybko, nie powiem. Czyli co, teraz mogę iść już tu. Notatka Bena. Na posterunku roi się od potworów. Nawet tutaj słychać ich wrzaski. Jednak to nie zombie, boję się najbardziej. Kryptonim Tyran. Zaawansowana broń biologiczna opracowana przez tych sukinsynów w największej tajemnicy. Pomyśleć tylko, że to coś może szlajać się gdzieś tutaj. Możliwe, że jego zadaniem jest pozbycie się świadków. No, niewykluczone. Spray leczniczy, dzięki. I najważniejsze. Transkrypcja wywiadu. Jest karta magnetyczna do garażu. W końcu. Super. No nie, no tego się właśnie spodziewałem. Czekajcie, a czy to teraz zadziała? Jest, to teraz zadziała. No se chyba żartujesz. Nie, nie, nie! Zostawcie mnie! Ja pierdzielę, nie! Ulecz się tym! Jest! Pięknie! Zwiewaj stąd teraz! O, fuck! Baju, baju. This is getting old. Saving your ass, that's twice. I didn't realize you were keeping score. Look, this isn't a game. You gotta be kidding me. Nothing dies down here. Whoa. Yeah, and this. I was hoping you could explain what's on it. Maybe. After I hear it. Let's get out of here. Ale czekajcie. Teraz...
Ja bym właśnie chciał przenieść się na spokojnie do tych miejsc, których jeszcze nie zbadałem. Mianowicie, najpierw tu. To miejsce, czyli znowu standardowo idę źle. Nie wiem, ewentualnie w tym odcinku jeszcze nie wyjdziemy. W każdym razie ja czuję, że... Zaraz, jak to tutaj działa? Aha, to są te drzwi, okej. Czyli na spokojnie. No nie. Nie wiem, czy zdążę. Na szybko tutaj. Na szybko się wynoś. Czerwona roślinka. O, jak widzicie, jeżeli o ten klucz chodzi, to to jest wszystko. Czyli się go pozbywamy. Kolejna rolka filmu. No właśnie, co do tego, to jeszcze wam nie wyjaśniłem. To jest tyle tutaj? Tak, to jest tyle. Chodź tu. No. To tyle. Narka. Jezu! Nie zauważył mnie. O, jak dobrze. O, jak dobrze. Czekajcie, czyli tutaj na parkingu to jest tyle. Wszystko mamy pięknie wyczyszczone. Czyli mogę się jeszcze na chwilę obecną wrócić i powiedzieć wam dokładnie, o co chodzi. Tylko w dobrej kolejności to zrobić, żeby jak najszybciej potem iść na ten parking. Także okej. No nie, no nie, no. To są chyba jakieś żarty tutaj. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Jest was zdecydowanie za dużo. Na szczęście tej amunicji mam dosyć kurwa dużo. No ty sobie chyba... Spierdzielaj. Co jest? Co jest do jasnej ciasnej? To naprawdę nie wygląda dobrze. Kiedy ja chcę na spokojnie coś zrobić, a gra mi na to nie pozwala. Tak czy inaczej, ludzie. Teraz na spokojnie mogę jeszcze sobie sprawdzić na mapce. Tutaj trzeba będzie iść i do sali odpraw. No nie, z tą salą odpraw to będzie dosłownie katorga. Ale dobra. Wiem, jak można to... Są jedyne miejsca, jakie mi zostały. Tutaj sobie zapisz. Tak będzie najlepiej. Wiem, że to trochę monotonnie się już dzieje wszystko. Ale chcę to wymaksować. To jest dla mnie istotne. Przejdziemy sobie tędy. Powolutku. Teraz 103 i 203. Okej, mamy i wszystko. Czyli tak, nóż. Jest nasz. Pięknie. Plus jeszcze zwiększymy sobie pojemność ekwipunku, co mnie jeszcze bardziej cieszy. No. I git, choć to jeszcze nie jest chyba do maksimum, no ale dobra. To teraz... Czym prędzej... Prawo. Jak tutaj podrapana ta ściana jest. Kurde. Tutaj czegoś jeszcze nie zgarnąłem, ale ja nie wiem czego. I teraz najbardziej się boję. Tak, tu już tutaj jest masa zombie! Chyba wy sobie żartujecie z tym wszystkim. Już
Żryj to. Dobra, wolę sobie przeładować. Jezus Maria. Dobra, ciebie jeszcze wykończyć i... I to będzie tyle. Leżysz. Leżysz. Tutaj nie zdobyłem amunicji. I to tyle? Tak, to już tyle. Ja nie mogę. O takie coś. Powaga. O takie coś. W każdym razie, moi drodzy. Jedyne, co nam jeszcze pozostało, to tutaj zbrojownia i biuro Stars. Oraz ten zamek. Także teraz, żeby wam dokładnie wytłumaczyć, o co chodzi. To pójdźmy sobie na spokojnie. No naprawdę? Jak mnie to zaatakowało? Leć się i wypierdzielaj. No zostaw mnie, chamie, w końcu. Ja jebie, nie wierzę. Dobry? Jak dobry? Jakim cudem? Zastanawiałem się, czy tą rolkę filmu nie warto dać tutaj, gdzie jest ten zlew, bo patrzcie. Film stanowi dowód. Pilnować jak oka w głowie. Mamy te dwie rolki. O, właśnie! Patrzcie, tu była podpowiedź do tego, co ja już ogarnąłem z internetu. A to? No, proszę, DCM. Super. Zajebiście. Zajebiście. Także... Teraz mogę iść na górę, tylko że... Ten syf cholerny... Będzie mi się... Tutaj próbował... Kurde... Dobra, tu się zombie przebija, ale tam to poszło na szczęście. 2F. Oraz... Słuchajcie, 3F. Jest, pięknie. O! Jest amunicja do tego... pistoleciku, którego jeszcze nie mamy. I teraz o piętro niżej sobie zejdziemy. Powiem wam szczerze, idealnie chyba tutaj udało mi się wymierzyć to, jak iść. Tędy sobie jeszcze pójść. O właśnie, dokładnie tędy. Nie no, jestem zadowolony z tego, że to się udaje tak wymaksować. Teraz nie wiem, gdzie jest to straszydełko, ale ja mam to gdzieś. No! Ja nie mogę. Dobra, nieistotne. Teraz wykorzystujemy to USB. Pięknie. Jest. Bardzo dobrze. Mamy to. Lightning Hole. Zgarniaj to. I wolałbym to mieć na trójeczce. Nic nie mam. To jest podobno bardzo mocarna broń. Także super. List do członków Stars. Do najlepszych kumpli ze Stars. Jak sobie radzicie na tym starym, zapuszczonym komisariacie? Stary daje wam popalić? Co u mnie? Wróciłem właśnie z randki ze świetną laską. Na pewno się domyślacie, co robiliśmy pod jej gigantycznym parasolem. Europa jest niesamowita. Miesiąc to stanowczo za krótko, by choćby zacząć zwiedzanie. Może przedłużę wakacje o kolejne 6 miesięcy. Barry, nawet nie myśl o przyjeżdżaniu tu do mnie. Nie chcesz chyba, żeby wszystkie ślicznotki wypłakały tu sobie oczy. Lepiej zostaw je mnie. Jill, jeśli Claire spróbuje się z tobą skontaktować, daj jej znać, że wszystko u mnie okej. Okay. Chris Redfield, 29 sierpnia. Okej, czyli chodzi tutaj o brata Claire. Że spoko.
Mogę to USB znowu wziąć. Zgarniamy. I czy to już wszystko? Dokładnie. To już wszystko. Powoli. Stąd spieprzać. Tutaj mamy bibliotekę, ale z nią już wszystko zrobione. Jest! Super! Udało się. Także możemy bez problemu wracać się na parking. Dobra, jeszcze po drodze mnie użarł jeden skubaniec, ale walić go. Jesteśmy na miejscu. Ada trochę poczekała, ale trudno się mówi. Spoko, spoko. Nie ma co się denerwować. Nice. Tutaj już chyba nic nie będzie. Z tyłu RPD. Wyszliśmy stąd. Udało się. Super. Cały czas tutaj sprawdzam, ale chyba pusto tutaj będzie. Gdzie idziemy? Czyżby do gun shopu? Kendo? Nie? Road's out. Going through that gun shop looks like the only way. Okej. Przy okazji amunicję sobie zgarniemy, tak? Byłoby dobrze. Bo moja strzelba jest pusta, jakby nie patrzeć. Niestety. Co my tu mamy? Długa lufa W870. Nice. Nice. Granat ręczny. Coś jeszcze chyba. Tutaj. No ale amunicji do strzelby chyba nie dostanę. Niestety. I'm not gonna hurt you. I said don't move. I'm just passing through. I'm gonna ask you to lower that weapon. I kill you are. You're gonna turn around and go right back out the way you came in. I think your daughter needs help, sir. Don't tell me how to deal with my daughter. Drop it. No! Wait! Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate? It's my fucking daughter. Ada. Just let them be. Emma? Sweetheart, I told you to stay put. Daddy. Yeah, Daddy's here. Okay. Those fucking things outside. What they did to us. You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? Huh? She was our sweet little angel. Mommy. I was sleeping, honey. Okay? And I'm gonna put you to bed too, okay?
Ja pierdzielę. Aż ciary przechodzą. Just go. Just give us some privacy. You know, it's one thing to keep the truth from me, but why him? I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the force. My mission is to take down Umbrella's entire operation. We may not make it out. Whatever it takes to save this city, count me in. On się zabił. Albo co gorsza, swoją córkę. Bo zrozumiał jej los. Masakra. Heard of the Umbrella Corporation? They're a pharmaceutical company secretly making bioweapons. They have a virus. It turns people into indestructible monsters. That explains the horrible things I've seen. Tutaj coś znajdę? Nie. And that's why I'm looking for Annette Birkin. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. I'm going to bring her down. Czyli to ona to rozpętała, mam rozumieć. Okej, na dół. Byśmy szli do kanałów? Na to się zapowiada. Nieźle. Based on what you've said, the sewer seems fitting. Well said. After you. Gee, thanks. Ja tu jeszcze sobie sprawdzę, czy nic nie ma. Ale okej, Jenna. Za pierwszeństwo. Can't imagine a real scientist being down here. According to HQ, this leads right into Umbrella's secret facility. Come on. Sewers are run by the city. How could they have a facility without the authorities knowing? Welcome to corporate America. Umbrella's controlled Raccoon City for years. Ja nie mogę. Tak czy inaczej, tu coś musi być gdzieś w okolicy. Ale gdzie? Czekajcie, to mi nie da spokoju. Boję się, że coś przeoczyłem, a tego bym naprawdę bardzo, bardzo nie chciał. Nie wiem, czy te ścieżki, którymi aktualnie przechodzimy, czy będziemy w stanie jeszcze tutaj przejść, no ale... Nie, no tutaj niczego nie ma. Tu dopiero weszliśmy, mam rozumieć. Jeszcze dla pewności, tylko szybko. Nie, tutaj przecież dopiero weszliśmy. To by nie miało sensu żadnego. Także idziemy tutaj. Tak jak nas ścieżka prowadzi. Może jeszcze po drodze się na coś natknę. No nie chcę przedłużać, ale wiadomo jak to jest. Wiadomo jak to jest, kiedy chce się zbierać przynajmniej prawie wszystko. Jesus! That earthquake? I sure as hell hope so. Tutaj. Amunicja. Dziękuję. I co to było w ogóle? Jakieś trzęsienie ziemi. Na to by się nie zapowiadało. O kurde! No czegoś takiego to bym się nigdy nie spodziewał. Że przyjdzie mi z czymś takim ewentualnie walczyć, czy cokolwiek innego. Zaraz, którędy mam iść? Tutaj. O! Sejwik!
Jakże miło. Mogę połączyć te dwie roślinki. Dziękuję. I zapisać rozgrywkę. 48 save. Zbliżamy się do 5 dyszek. No to co? Wychodzimy. Coś tu było? To mi się wydawało. Wydawało mi się chyba. Oh my god. Jak tu jest ciemno. Znaczy są niby światła, no ale... Wiadomo. Kolejna amunicja. Milusio. Chyba będzie mi to potrzebne, skoro tak mnie rozpieszczają twórcy. Again? It's not too late to turn back, Leon. No chance. You're stuck with me to the end. No, zapowiada się na coś. You sure this is the right way? Unfortunately. Wait there. Oh, kurde. No to spierdzielamy. Wow. Nie, nie, nie. Nie zgadnę, teraz na drugą stronę. Może nie tyle walka, co... typowa ucieczka. Nie, no zaraz, no... Ja nie mogę. Dajesz to. Tak jest. Chew on that. You overgrown son of a bitch. Jaki kawał mięcha. Kurde. Nie powiem, że to wygląda pięknie, ale nieźle, nieźle. Naprawdę nieźle. Leon, up here. What the hell was? Just get up here. Całkiem krótka ta ucieczka była. Nie powiem. Can't say I didn't warn you. You said the virus turned people into monsters, not reptiles. Fair point. I'm just impressed you made it in one piece. Teraz już przynajmniej wiem, czego się mogę jeszcze bardziej spodziewać po tej grze. O, jest i winda. So let me get this straight. Umbrella sells monsters like that to who? Our military? Somebody else's? They don't sell the monsters. They sell the viruses that make them. And Annette is who makes the viruses. Scary as that alligator was, Annette is far more dangerous. No to ciekawie się zapowiada spotkanie z nią, z panią doktor Annette. Ale okej. Gdzie my teraz? Do jasnej, ciasnej jesteśmy. Niczego tu chyba nie będę musiał zbierać. Cóż to za miejsce? Wow, kolejna maszyna do pisania? Skrzyni nie ma. Serio? Okej, nieźle. Także cóż, jako że tutaj tak nas gra rozpieszcza z tymi zapisami, to będzie to na tyle w tym odcinku, moi drodzy. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie koniecznie o kciuku w górę i komentarzu. Pamiętajcie również, że odcinki na moim kanale pojawiają się w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 16. Natomiast materiały z Resident Evil 2 w poniedziałki i piątki. Środy są poświęcone na inne produkcje. Ode mnie to tyle.
Trzymajcie się ciepło i do miłego usłyszenia. Na razie.